Dzień dobry, nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, co interesującego dzieje się w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, to zapraszam też do czytania artykułów na stronie działzagraniczny.pl, rozbudowanych newsów na facebookowym fanpage'u oraz codziennych wideo relacji na Instagramie, w których towarzyszy mi czworonożny redaktor Amstaw, pan Sadełko. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat dowiesz się wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. A dziś moim gościem jest Bartłomiej Rabi z wydawnictwa Mandioka, który specjalizuje się w komiksach latynoamerykańskich. Dzień dobry. Oraz autor książki wydanej tuż przed wakacjami, Podcięte skrzydła kanarka, Blaski i cienie brazylijskiego futbolu. Wydanej tuż przed Copa America, który miał miejsce zresztą w Brazylii w tym roku. I o tym będziemy rozmawiali, bo Brazylia wygrała w tym roku Copa America na swoim własnym terenie. I dla wielu ludzi może to być szok, że to jest pierwsza od wielu lat wygrana Brazylii w jakimkolwiek dużym turnieju międzynarodowym. Wcześniej ostatnie zwycięstwo w Copa America to był 2007, siódmy. a ostatni raz, kiedy wygrali Mundial, 2002, czyli to jest kilkanaście już lat, mimo że wciąż w rankingu FIFA Brazylia jest na drugim miejscu i wciąż jest uważana za potencjalnych mistrzów świata. I pretekstem dla naszego dzisiejszego spotkania jest wiadomość z tego tygodnia, kiedy rozmawiamy, czyli informacja, że Neymar, największa gwiazda brazylijskiej reprezentacji, zostaje jednak w Paris Saint-Germain, z którego on bardzo próbował się wydostać w ciągu ostatnich paru miesięcy. Dla tych osób, które nas słuchają, a które nie znają się na piłce i być może nie kojarzą do końca nazwiska Neymara, czy możesz w dużym skrócie przybliżyć tą sytuację, o co chodziło? Największa gwiazda brazylijskiego futbolu, jedna z największych gwiazd w ogóle światowej piłki nożnej. Dwa lata temu przeszedł za 222 miliony euro z Barcelony do Paris Saint-Germain. Największy transfer w historii piłki nożnej, w ogóle w historii sportów zespołowych, bo, bo są oczywiście wielkie transfery w koszykówce i tak dalej, natomiast nie płaci się tam sumy odstępnego. Więc przeszedł do PSG, Szejkowie postanowili w oparciu o tego zawodnika zbudować potęgę. No, ale niestety, odkąd przeszedł do tego, PS, że ciągle ma jakieś kłopoty zdrowotne, kontuzje. No, no nie jego wina, że, że je ma, i ewidentnie zważyła się atmosfera. Paris Saint-Germain wygrywa, dominuje wprawdzie we Francji, ale szejkom nie zależy na tym, żeby Paris Saint-Germain zdobywał 15 tytułów z rzędu. Mistrzostwa Francji, Puchar Francji, Puerto Ligi francuskiej, Super Puchar Francji, to wszystko wygrywają hurtowo. My chcą wygrać Ligę Mistrzów. Była już we Francji taka przygoda Olympique Lyon, kiedy Aulas, taki francuski Kluska, kupił sobie klub, też oparł go zresztą na Brazylijczykach. Wygrał chyba z 8 z rzędu, z 7 czy 8 z rzędu mistrzostw Francji, ale w lidze mistrzów nie byli w stanie dojść chyba raz by tylko w półfinale. Generalnie to był żelazny świec finalista Champions League. I PSG, mimo że to już trwa kilka lat i mimo że wpakowali kilka miliardów euro w ten klub, ciągle nie potrafi. Przebić się dalej niż półfinał. Generalnie są żelaznym świeciem finalistą. I nie potrafią się przebić, mimo że mieli piłkarza uważanego za tą wschodzącą gwiazdę, za przyszłego najlepszego piłkarza tak. świata. I i Kawaniego, i wspaniałych trenerów. No. W... Szastają pieniędzmi, naprawdę robią co mogą. Oczywiście powiedzmy sobie otwarcie, oni są absolutnie najbogatsi we Francji, natomiast najbogatsze kluby Hiszpanii, czyli Barcelona, Real czy, czy Bayern Monachium, najbogatszy klub Niemiec, czy najbogatsze kluby Anglii, typu Manchester City, Chelsea, no to są porównywalne budżety, więc to no nie jest tak, że Paris saint germain jest najbogatszym klubem świata. Robi spektakularny przeskok, zrobił. Zresztą drugi raz w historii, bo w latach 90., kiedy przejął ich kanał Plus i zainwestował ogromne pieniądze też w oparciu o Brazylijczyków postanowił zrobić taki spory przeskok i zrobił. Nie wytrzymał kanał, plus jednak zbyt długo. Szejkowie też nie wiadomo, jak długo wytrzymają. W każdym razie postanowili zrobić z Neymara największą gwiazdę światowego futbolu. Dlaczego? On oprócz tego, że jest, był wtedy graczem młodym, miał 25 lat, jest graczem spektakularnym. To jest piłkarz, który robi show. To jest typ piłkarza, na którego się chodzi. Są oczywiście świetni piłkarze, którzy. Strzelają dużo goli, robią, udzielają się świetnych wywiadów, czasami coś tam ciekawego zrobią na boisku, natomiast jest piłkarz, który na boisku potrafi wkręcić w ziemię rywala, wbić w fotel kibiców. Kto nie widział Neymara na żywo, ten pewnych estetycznych doświadczeń związanych z futbolem po prostu nie doznał. Są piłkarze, którzy. Nadużywa się teraz powiedzenia, robią różnice, pan piłkarz i tak dalej. Dzisiaj nawet na piłkarza ekstraklasy można powiedzieć pan piłkarz. No, no można od biedy powiedzieć. Nadużywa się słowa gwiazda. Gwiazda zagłębia Lubin. Co to znaczy gwiazda zagłębia Lubin? Nie ma gwiazdy zagłębia Lubin. Gwiazda to jest Bayern, Monachium, Barcelony. W Lubinie nie ma gwiazd. tak mhm. Neymar jest człowiekiem, który obojętnie gdzie go wstawimy, czy do Realu Madryt, czy do Bayernu, czy do Milanu, czy do Manchester United, to będzie piłkarz, który na tle tych wszystkich wspaniałych piłkarzy, bo są znakomici atleci, on będzie brylował, dlatego, że jego fantazja, jego wizja tego, co można zrobić z piłką, no jest, jest nieskończona, jest nieodgadniona dla, dla, dla ciebie, dla mnie, dla, dla widzów, nawet dla tych, którzy są na, na co tydzień przyzwyczajeni do tego, że oglądają wspaniałych sportowców. On potrafi zrobić rzeczy niestworzone, czy, czy takie wymykające się z schematem, to co kiedyś potrafił Ronaldinho, to co potrafił Ronaldo, Zidane i tak dalej, Wymieniam ich jednym tchem. Nie chodzi mi o nagrody, które wygrali, tylko o, o wizję tego, do czego służy mu piłka? Jemu piłka służy do zabawy, do zrobienia show. Mało tego, ja nawet nie sądzę, że jemu zależy na ośmieszeniu przeciwnika, bo wiele osób twierdzi, że on ośmiesza, że pajacuje. Nie. To jest tak, jak wydaje ci się, że jak masz sportowy samochód, kupisz sobie Golfa GTI, wow, no to super, zrywa asfalt, 300 koni i tak dalej. Ale jak wsiądziesz do Lamborghini, to brum, odpali, wystartuje, to wtedy zrozumiesz, że ten twój Golf GTI, no to jest Golf GTI, no po Gocławiu sobie możesz pojeździć, a... A, a to, nie jest, to nie jest Lamborghini. Książka, którą ty napisałeś o brazylijskim futbolu, wskazuje na to, że wbrew opinii obiegowej, jaką wielu kibiców w Polsce może mieć, takiej opinii, że Brazylia to jest właśnie drużyna tak grających jak Neymar, on jest najlepszy, ale przecież Brazylijczycy tak grają są przyszłymi mistrzami, w rzeczywistości brazylijski futbol jest w kryzysie. Ty komentowałeś mecze Brazylijskiej Ligi. Nic w zasadzie nie wiedział tak wielu meczy w Polsce brazylijskich jak ty. Mm. Te mecze, czego. Też większość kibiców w Polsce może sobie nie zdawać sprawy, one są często oglądane przy pustawych trybunach. Tak. Jak tak. wygląda kryzys brazylijskiego futbolu na trybunach? No właśnie, zacznijmy może od wyjaśnienia, o co chodzi mi w tym kryzysie. Kryzys to nie jest reprezentacja, bo reprezentacja to jest wizytówka, to jest wisienka na torcie, mhm. truskawka, jak, jak mawia jeden z znawców piotowego futbolu. No w każdym razie, to, że się zbierze 20 piłkarzy, to nie jest reprezentatywne dla 200 milionowego kraju. Kryzys brazylijskiego futbolu polega na tym, że kiedy bogate kluby europejskie ściągają wszystkich najlepszych do grania w Europie, to ściągają oczywiście najwięcej piłkarzy brazylijskich, to jest zgoda, absolutnie jest ich najwięcej, ale ściągają ich tak dużo, że wyciągają wszystko, co jest najlepsze z ligi, a liga jest słaba. To mhm. jest na przykład pierwsza oznaka kryzysu. Wyciągają wszystkich piłkarzy, a nie wyciągają żadnych trenerów. Nie ma brazylijskich trenerów poza, no gdzieś tam w Chinach może pracują, ale tam, gdzie futbol jest na wysokim poziomie, tam nie ma brazylijskiego trenera. Teraz trochę się zmieniło, bo od czasu napisania książki pojawiła się moda na brazylijskich dyrektorów sportowych, czyli tych odkreowania polityki transferowej. Dlaczego? Bo Brazylijczycy, Brazylijczycy na taką skalę handlują piłkarzami, mhm. że się wyspecjalizowali w, w tym interesie. Oni wiedzą, jakich piłkarzy Europie trzeba sprzedać, i jest zapotrzebowanie na brazylijskich dyrektorów sportowych. To, to, to jest nowość zupełna, że Europejczycy docenili, że byli piłkarze brazylijscy. Tak wiedzą, jak dopasować futbolistę na potrzeby, no tu na przykład Olimpiku Lyon, bo Julinho Pernambucano został dyrektorem sportowym Olimpiku Lyon, Edu Gaspar został dyrektorem sportowym Arsenalu, Leonardo Paris Saint-Germain, wcześniej Milanu, no to pokazują, to są wielkie kluby, tak, to pokazuje, że, 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 że jest ogromne zaufanie tych piłkarzy. Natomiast nie ma trenerów, dlaczego nie ma? Bo brazylijska myśl szkoleniowa leży, ona się rozleciała. Przejedzono dawny sukces i Brazylijczycy zatrzymali się na pewnym etapie rozwoju z czasów, kiedy osiągnęli sukcesy, przespali. Po prostu zwykle jest tak, że po nasyceniu to znamy to z historii, każde imperium tak się rozleciało. Jest epoka, następuje pokaz schyłkowa, potem kryzys rozpada się. No jeśli nie znajdzie się jakiś hegemon, który to zepnie, złapie zapyski i od nowa odbuduje, no to nic się tu nie wydarzy. Nic się nie wydarzyło. Tu akurat z dosyć. Podstawowych przyczyn. To jeszcze dojdziemy do tej Dobra. historycznej części, natomiast skupmy się przez chwilę na teraźniejszości. W Brazylii jest nie tylko liga, prawda? Są mistrzostwa Uchali, stanowe. Jak tak. to wygląda? To jest puścizna po jeszcze starych czasach. Kraj mhm. ogromnej wielkości kontynentu, więc kiedyś rozgrywano mistrzostwa stanowe. Tych stanów w ogóle kiedyś było mniej, no ale to już nie będziemy wchodzić w ogóle w historię podziałów administracyjnych w Brazylii. I generalnie futbol to były przede wszystkim dwa stany: Rio de Janeiro, kiedyś nazywający się stan Guanabara i São Paulo. I na przykład pierwsza reprezentacja Brazylii w 30 roku, która pojechała na Mundial, to była reprezentacja miasta Rio de Janeiro. To nie była reprezentacja Brazylii, proszę sobie wyobrazić, że to jedno miasto wystawiło. W 34 roku na przykład Brazylia też nie była reprezentacją Brazylii, tylko część piłkarzy z Rio i część piłkarzy z São Paulo, którzy nie byli na zawodowych kontraktach, oficjalnie mhm. na zawodowych kontraktach. Bo było jeszcze Amatorstwo, ale to było takie amatorstwo jak u nas w czasach PRL-u, czyli w cudzysłowie, bierzemy to amatorstwo. I dopiero w 1938 roku na trzeci Mundial pojechała reprezentacja, znowu nie Brazylii, ale przynajmniej tych największych ośrodków piłkarskich. I to była tak naprawdę pierwsza reprezentacja: był jakiś tam trener, był jakiś, nawet znalazł się lekarz, chociaż to była kolofacja mieszkańcy we Francji, więc to nie w przypadku, no ale jednak był jakiś, można powiedzieć, nawet był. Sztab trenerski. Więc... To jest głównie południe Brazylii, prawda? Bo północ Brazylii raczej nie gra, grało południe tam, gdzie byli imigranci z Włoch, z Przede Węgier. Przede wszystkim to jest Rio i São Paulo. Przede mhm. wszystkim to jest Rio, São Paulo. Po drugiej wojnie, czyli lata 50, zaczynają wchodzić piłkarze z Rio Grande do Sul, czyli tam, gdzie gra gremio Porto Alegre Internacional, też Porto Alegre umownie nazywany, chociaż to jest Internacional Sport Club. Tak, tak samo jak mówimy z błędem Sporting Lizbona, nie ma takiego klubu, jest Sporting Club Portugal. Dochodzą jeszcze klub, piłkarze z Minas Gerais, czyli Belo Horizonte, z tego miasta. Tam są takie kluby Ameryka, Atletico Mineiro, Cruzeiro. Natomiast na północ, czyli Nordestinos, czyli obecnie ci, którzy są solą brazylijskiego futbolu, bo, bo generalnie najwięcej chłopaków dochodzi właśnie z tego regionu Brazylii. Jeszcze w latach 50. ich praktycznie rzecz biorąc mieliśmy tyle, co na lekarstwo, chyba że byli to potomkowie no, czy, czy, czy w drugim pokoleniu nordeszczinos. Natomiast jest taki film, który polecam, kiedyś go nawet w telewizji, w którym pracowałem, pokazywaliśmy kilka razy. Nazywa się Podziemia Futbolu z do Fucibą. On pokazuje, jak po drugi, latach 50., czyli fala imigracyjna, zmiany, zmiany społeczne w Brazylii. Powoduje to, że ludzie ze wsi, z regionów z interioru Brazylii najeżdżają na wielkie miasta: São Paulo, Rio, Curitiba, one puchną i wraz z rozwojem tych miast rozwija się piłka nożna. Piłka nożna jest związana z miastem. Mhm. Tam, gdzie są tereny zurbanizowane, tam, gdzie są miasta, tam, tam jest szansa na stworzenie drużyny, jednej, drugiej piątej, zapełnienie stadionów. I w przypadku Wie... Brazylii też z polityką akurat w tym samym czasie, prawda? Tak. Natomiast i, i, i to od razu widać. Rozwijają się miasta brazylijskie, puchną też miasta na północy, typu mm -hmm. Recife, typu Natal, Belém, i tak dalej, i tak dalej. I tam zaczynają się pojawiać coraz prężniejsze kluby. Są podstawy do stworzenia systemu niestanowego, tak jak do tej pory, tylko z ogólnokrajowych rozgrywek. To jest 59 rok, startują turnieje ogólnokrajowe, chociaż to też nie jest tak, że. Grali piłkarze z Recifi, jechali tam te 5000 km do Kurytyby na mecz, tylko odbywało się najpierw regionalnie eliminacje i potem dopiero dochodziło do turnieju. Liga jako taka, Campeonato Brasileiro powstaje dopiero w 1971 roku, czyli bardzo późno. Mhm. I to też nie był system ligowy, taki, że w środę grałeś w Porto Alegre w niedzielę grałeś tam w Minas Gerais, tylko znowu był taki system mieszany, dzielono no, co kilka lat, w ogóle zmieniano ten system, więc, więc taki system. Gdzie jest runda jedna, tam masz 20, a wtedy to były dwa zespoły, chyba czy 24, czyli 23 kolejki w jednej, potem 23 kolejki w drugiej. To jest dopiero XXI wiek, czyli ta liga bardzo, bardzo długo ewoluowała. Oni są przyzwyczajeni generalnie do systemu łączonego, czyli trochę systemu takich rozgrywek grupowych albo ligowych, i potem system Pucharowy nazywany u nich Mata Mata. My znamy oczywiście, jak ktoś wejdzie na Wikipedii i co ten facet gada, że tu mamy rekordy: 150 tysięcy widzów na Vasco Flamengo, 120 tysięcy na, na takim, takim. To były zawsze derbowe mecze przy okazji tego, już tego mata, mata. Mhm. Natomiast taki mecz po prostu ligowy gdzieś tam to jakiś mecz, powiedzmy Bangu America, 2000 ludzi przychodziło, o tysiąca. Oczywiście. Bangu America w finale e, mistrzostw stanu Rio de Janeiro na Marakanie, no to publika była 20 razy większa, tam 10 razy większa. Ale na no, przeciętny mecz. Ale na no, przeciętny, absolutnie nie. Wielokrotnie zdarzyło mi się przychodzić na mecze, gdzie piesku lewą nogą. No, no kibole przychodzili, tak, dopingowali, ale tacy, nazwijmy to cywile, nieszczególnie. Tym bardziej, że tak. Musimy pamiętać o jednym. Wielkie miasta Brazylii są wielkie, wiele z nich jest znacznie większych od Warszawy. Niektóre są większe od niektórych, ludniejsze od niektórych krajów europejskich. Na przykład. I trudno sobie, a transport publiczny nie ma takiej świetnej komunikacji nocnej jak w Warszawie i to nie jest tak, że skończy się o 12 w nocy jakiś tam mecz. Pamiętamy, że mecze się rozgrywa wieczorem, w środku tygodnia, najmniej na to. Po 21 bo, pierwszej z reguły. Tak, bo weekendowe mecze mają swoją publikę, Jest mhm. dużo meczów... Mówimy o średniej. Jest rozgrywanych w środku tygodnia i te mecze w środku tygodnia po prostu no, bardzo liczni schodzą do pracy. No, są normalnymi ludźmi chodzącymi do pracy. Muszą z czegoś żyć, że z, jeszcze z oglądania meczów. że no, ja żyłem z oglądania meczów, ale to byłem w zdecydowanej mniejszości. Więc z tego meczu trzeba jakoś wrócić. No i teraz tak. Miasto masz wielkości trzech Warszaw wybić się z jakiejś tam Marakany, gdzieś tam dojedzie, albo tam z Sao Paulo do korki, nim dojedziesz. Że... No, środek nocy, tak naprawdę, a rano mm -hmm. musisz o 6.30 tak dziecko nie. wyprawić, i tak dalej. Więc to, to są jakby naturalne ograniczenia. To spowodowało, że piłka nożna stała się, jest przede wszystkim wydarzeniem telewizyjnym. I jeśli, szczególnie podkreślam, jeśli pokazuje to Telewizja Globo i ich sportowe ramię Sport TV, jest to transmisja na najwyższym światowym poziomie. Oni dbają o to, żeby to było naprawdę świetne. I to jest produkt znakomicie opakowany, tam mamy zawsze sprawozdawcę, komentatora, to jest bardzo mocno w Brazylii rozdzielone, to jest jeszcze taka tradycja, która u nas umarła w Polsce, niestety. Nas wszyscy są komentatorami, teraz jest nowe słowo ekspert. Mhm. To, no, szokuje mnie to, że wszyscy są ekspertami, jakby przed Rzodzem Mourinho do studia, to ja nie wiem, jakbyśmy to mieli nazwać, zabrakło słownika. Tam jest tradycyjny podział sprawozdawca, czyli ten, który zdaje sprawy z boiska, czyli mówi Kowalski, że przerzuca piłkę na prawą stronę, Nowak przejmuje, odgrywa lewą, lewą nogą na prawą nogę, do kogoś tamten dośrodkowuje i głową strzela jakiś tam inny i jakiś tam kalito z broni. A na to komentator mówi, gdyby Kowalski zagrał piłkę lewą nogą, a nie prawą, albo, albo zagrał na zamach i minął obrońcy, to wtedy otworzyłaby mu się droga do bramki i gdyby kropnął z fałszu, a nie prostym podbiciem, to na pewno byłby gol. Czyli wyjaśnił, co powinien był tamten zrobić. Od tego jest komentator, to jest zwykły by piłkarz, trener i tak dalej. U nas oczywiście to się pomplątało, czyli raz jestem sprawozdawcą, raz jestem komentatorem. Taki jak i nasz futbol, taki, taki to, to komentowanie. A ci kibice, którzy oglądają te mecze? Oni nie oglądają tych największych gwiazd, które później oglądają swoje reprezentacji. O tym no, też piszesz w książce, że. No one to za szybko wyjeżdżają. Za szybko wyjeżdżają. Jest taki fragment u ciebie, który jest myślę, najbardziej spektakularny. To jest tak, że w 2015 roku korincians wygrywają tytuł mistrza Brazylii. Rok później 20 z piłkarzy z tego składu już jest za granicą, hmm. więc przegrywają. Później, dwa lata po tamtym tytule, znów zdobywają tytuł, i rok później. Po raz kolejny dwudziestu piłkarzy jest za granicą i znowu przegrywają. Brazylia jest najwięcej eksportującym piłkarzy mhm. krajem na świecie. Opowiedz jak to wygląda i skąd nagle taka sytuacja, że Brazylia po prostu pozbyła się wszystkich swoich największych talentów. W zasadzie do dziś się pozbywa na wyścigi. Neymar jest chyba do, najlepszym przykładem. Z kilka powodów. To jest tak, upadek dawnego podziału świata, czyli to geopolityka ważna, 90 mniej więcej rok. U nich też zmiany, u nas zmiany, i teraz w Europie Zachodniej, w małym, naprawdę, w tak naprawdę wypiertku świata, bo to nazwijmy, nazwijmy tak, no bo to Europa nie dość, że najmniejsza, a jeszcze Europa Zachodnia, czyli między Portugalią a Niemcami, eliminujemy też Skandynawię, bo, bo piłkarsko Skandynawia się nie liczy, czyli tak naprawdę mamy kilka krajków, które kumulują w sobie. Cały piłkarski kapitał ze świata, znaczy bogaci Azjaci, bogaci Amerykanie, bogaci Latynosi, bogaci Afrykanie, o dziwo okazało się, okazało się że też tacy są i jeśli chcą, mimo wszystko jednak uważam wyprać pieniądze, bo ocenić wartość piłkarza jest bardzo trudno, tak hmm. jak w przypadku obrazu. A kto widział film Narcos, ten wie, że kto, był naj... kto najchętniej inwestuje pieniądze w dzieła sztuki i... i ma mniej więcej świadomość, po co się inwestuje. Kiedyś ci, którzy oglądali filmy o, o mafii, wiedzą, że każdy mafiozo miał swoją restaurację. Trudno ustalić tak naprawdę koszty funkcjonowania restauracji, one są w pewien sposób ulotne, a jak się już dzięki fiskalizacji daleko posuniętej udało ustalić, to dzieła sztuki. I stały się niezwykle popularne kluby piłkarskie wśród biznesmenów. Rosja, Ukraina, Chiny, Indie, czy tych szybkich fortun, które no powiedzmy sobie w, tak. w osobliwy sposób się tworzyły. Na początku więc dzieje się to zdarzenie. Drugie to jest powołanie Ligi Mistrzów w 1992 roku, z pierwszy sezon 93-4. Niektórzy przyznają, że Liga Mistrzów pierwsza była 92-3, ale formalnie to było 93-4, kiedy wygrywa Milan z Barceloną w finale 4-0. I tworzą się pierwsze na świecie elitarne rozgrywki. To jest zalążek tego, co mamy dzisiaj. No absolutnie najlepsze rozgrywki klubowe na świecie. No nie mają w ogóle konkurencji. No to jest, to jest, to są spektakularne i wszyscy chcieliby grać w Lidze Mistrzów. A Brazylia akurat wygrywa Mistrzostwo Świata też w 1994. I w 1994 Brazylia po 24 lata przerwy wygrywa Muniel. Teraz Europejczycy patrzą i mówią tak, czym mamy najlepsze rozgrywki, mamy kupę forsy, ale najlepsi piłkarze są tam. To jest jeszcze ważne. Następstwo było w 92, 93. Copa Libertadores w Brazylii wygrywa klub Sao Paulo FC. Puchar interkontynentalny, który kiedyś rozgrywano przez klubowe mistrzostwa świata, bo kiedyś supremacja Ameryki Południowej i Europy była absolutnie niepodważalna. Wszystkie uh -huh. pozostałe kontynenty były tylko takie dodatki do dania głównego. I zawsze był ten finał zwycięstwa Copa Libertadores, czyli najważniejszych rozgrywek Ameryki Południowej i zwycięstwa Pucharu Europy Mistrzów Klubowych, najważniejszych rozgrywek Europy. No i teraz wyobraźmy sobie, że w 1992 wygrywa Sao Paulo z Milanem, to był, nie, z Barceloną, Johanna Cruyffa, czyli tam te wszystkie stoiczkowy, wielkie gwiazdy barsy, te Dream Team Cruyffa, pokonują chyba 2-1, o ile pamiętam. I rok później jest mecz z Milanem, Fabia Capello, znowu to był wtedy absolutnie najbogatszy klub na świecie, no tam gwiazd było po prostu od metra, wygrywają 3-2. I za kilka miesięcy Brazylia wygrywa Mistrzostwo Świata. I teraz ci wszyscy prezesi tych największych klubów myślą sobie, kurczę, oni mają takich dobrych piłkarzy, musimy ich kupić. I zaczęło się hurtowe ściąganie piłkarzy gwiazd. Wtedy Aha. jeszcze gwiazd, no piłkarzy 25, 6, 7, 8 letnich. Jak oni przyjeżdżali do Europy, to w przeciągu kilku sezonów mieliśmy taką sytuację, że na przykład w lidze francuskiej szalał w ataku taki piłkarz Sonny Anderson w Monaco, potem Olympic Lyon i on walił w tych goli ogromnej ilości. W lidze włoskiej był taki Marcio Amoroso, strzelał sporo goli w Udineze, był królem strzelców Ligi Włoskiej, potem poszedł do Dortmundu, był królem strzelców Bundesligi. W lidze portugalskiej Mario Jardel po prostu wali po 40 goli co sezon. Tak jak nie wiem, dzisiaj Cristiano Ronaldo czy, mm -hmm. czy Messi. Tak w lidze portugalskiej był taki zawodnik Mario Jardel. Do Hiszpanii trafia Rivaldo. Sensacyjny pierwszy sezon w Deportivo. Idzie do Barcelony. Jest Ronaldo. fenomeno w tej Ten pierwszy Ronaldo to Tak, nie. tak. Robi w szokującą wprost karierę. I w zasadzie na tych najbardziej spektakularnych pozycjach tych najbardziej widocznych, widowiskowych. W zasadzie w każdej tej szanującej czy, czy w czołowej lidze świat, Europy Zachodniej jest największą gwiazdą Brazylijczyk. Mhm. No, tam zdarzałem się tu jakieś rywalce z, z Francuzem i tak dalej, ale generalnie wszystkie te europejskie nacje razem wzięte dają odpór jednej nacji amerykańskiej, tak. czyli Brazylijczykom. I to jest coś szokującego. 98 rok: Brazylia dochodzi do finału Mistrzostw Świata. Przegrywają Mundial, ale jednak są wicemistrzami świata. 2002 rok znowu wygrywa Mundial czyli sekwencja jest trzy mundiale, trzy finały, dwa mistrzostwa nowice mistrzostwo. Kluby, które inwestują w brazylijskich piłkarzy w europejskich pucharach odnoszą spektakularne sukcesy i to powoduje, że nakręca się rynek. I jeszcze trzecie zdarzenie, ważne 96 rok prawo Bosmana, które stwierdza, że każdy, kto ma paszport unijny, jeśli kończy mu się kontrakt, ma swobodę zawierania nowych umów, to oznacza, że Kiedyś było tak, że nawet jeśli kończył się 30 czerwca kontrakt i ja chciałem, abyłem byłem na przykład górnikiem zabrze i chciałem się mhm. zaangażować. To, a ty byłeś piłkarzem Legii, to Legia i tak mogła powiedzieć górnikowi, no ale za tego typa to my chcemy milion dolarów i proszę nam, to zapłaci milion dolarów. I to Legia mówiła, czy sprzeda tego typa ciebie do górnika Zabrze, czy jednak woli wysłać cię do Pogoni Szczecin. Ja bym wolał do górnika Wałbrzych. No na przykład. A teraz zrobiło się tak, jak jest obecnie, że 30 czerwca, jeśli Legia nie zaproponowała ci kontraktu a ty go, i ty go nie podpisałeś, to mogłeś sobie wybrać z górnika Wałbrzych i Legia dostawał złamanej złotówki, a ty mogłeś dzięki temu wytargować na przykład lepszą forsę od mm -hmm. górnika Wałbrzych, bo górnik Wałbrzych tego miliona dolarów nie musiał zapłacić i na przykład mógł z 300 tysięcy dolarów ekstra odpalić sobie takiej premii za podpisanie umowy. To spowodowało nowe, nową, wielką rotację na rynku transferowym w Europie i uświadomiło menadżerom, że warto odkopać Brazylijczyków, Brazylijczykom. Babcie, dziadków, pradziadków z Włoch, których jak wiadomo jest dużo, z Niemiec, Portugalii i tak dalej, i tak dalej. I zaczęło się hurtowe. Po to, wyszukiwanie. żeby zdobyć paszporty. Tak jest, wyszukiwanie tych, tych wszystkich tam korzeni. To się stała bardzo, bardzo ważna gałąź przemysłu. I co to spowodowało? Tak naprawdę, to, to prawo Bosmana wykreowało nowy zawód menadżera piłkarskiego. Oni wcześniej byli, mhm. ale to wszyscy było to niewielu ludzi. Natomiast pojawili się ludzie specjalizujący się w transferach, w łączeniu, dlatego że ruch transferowy przyspieszył. Tych transferów zrobił się nieprawdopodobnie dużo, one zrobiły się szybsze. Kiedyś wiadomo piłkarz jak przyjechał do jakiegoś klubu, to jest tam zacumowo, nawet jak był nieszczęśliwy, to jak jeszcze dwa sezony pograł. Tak. A teraz nie podoba mi się, bach zmieniam klub. Są piłkarze, którzy w ciągu trzech lat mają pięć klubów w CV. Kiedyś to było praktycznie nie do pomyślenia. Brazylijczycy okazali się takim środkiem, takim towarem najbardziej rotującym. Nagle nie z gruszkiem, z pietruszki. Okazało się, że a w Brazylii sytuacja gospodarcza była bardzo zła, kluby nie płaciły za, za robotę i teraz ci młodzi ludzie oglądają telewizja, tutaj Barcelona trzech, Real 3, Paris Saint-Germain, um, ogromne pieniądze z kanału Plus, sami Brazylijczycy. Wszyscy pakują w tych Brazylijczyków i, i oni jeszcze odnoszą sukcesy. Więc ci młodzi ludzie marzą o wyjeździe do Europy, żeby dostawać te miliony, zarabiać. Ci agenci pojawiający się ich wypychają, i tak naprawdę nakręca się spirala, która dzisiaj oczywiście dała podstawy do tego, że to jest bardzo profesjonalny, funkcjonujący przemysł. Mhm. Ale tak naprawdę Brazylia stała się plantacją piłkarzy. Dodajmy jeszcze tylko, że wcześniej do tego momentu było tak, że te reprezentacje, które odnosiły największe sukcesy na świecie, brazylijskie, składały się z piłkarzy, którzy czasami też grali za granicą. Ale oni jednak głównie występowali na rodzimej arenie. Brazylijczycy oglądali te największe Zawsze gwiazdy. Zawsze grali. W Brazylii była taka zasada do 82 roku, że żeby zagrać w reprezentacji Brazylii, musiałeś grać w lidze brazylijskiej. Dopiero 82 rok to była pierwsza mhm. reprezentacja Telesantany, Santany, kiedy dopuszczono piłkarzy grających w Europie. Ale oczywiście w Europie, to czytaj lidze włoski, dlatego że Brazylijczycy uznawali, że wtedy w latach 80. uznawano ligę włoską za najlepszą na świecie. I jakiś tam trener reprezentacji Brazylii w ogóle by się nie splamił jakąś wizytą w lidze portugalskiej czy francuskiej, no bo oni uważają, że mają swoją ligę lepszą, nie tak. będą tam jakieś na UC, albo tam jakimś innym sportingu oglądać piłkarzy. Liga włoska była najbogatsza, najlepsza, o to takich jeszcze to gwiazdy tu mogły przyjechać tylko. Falcao był, był absolutnie, do totiego był największą gwiazdą. Romy, no to takiego Falcao mogliśmy wziąć, tym bardziej, że on wyjechał, wyjeżdżał z Brazylii już jako no, mega gwiazda tak. latynoamerykańskiej piłki. Wcześniej było tak, że na przykład, no 58 rok, Brazylia wygrywa mundial, no i oczywiście jak wygrali mundial, no to tam te wszystkie bogate europejskie kluby marzyły o tym, żeby sobie ściągnąć tych mistrzów. Niektóre się udało, ale zasada była taka, on mógł sobie tam te dwa latka pograć w Europie, jeśli chciał pojechać na kolejny Mundial, to rok wcześniej, przed Mundialem, musiał wrócić, bo tak, nie było internetu, nie było telewizji. Skąd trener miał wiedzieć, czy taki Didi, czy jakiś inny typ, on jest w formie czyniejszy. Jak przeczytał w gazecie, że facet raz siedzi na ławce, raz tak. gra, no to trener sam się no tak, albo pije, albo ma babę na boku, albo się obija, albo się nie odnalazł, no jest bez formy. No, i ten Didi myślał sobie, jak napisali w gazecie o nim źle, trener przeczytał: myśli sobie, albo ja piję, albo mam babę na boku, albo jestem bez formy. No i Bach wracał do, do Brazylii. on nie miał takiego ciśnienia na to, żeby całe życie tam spełnić. Więc zwyczajowo, jak popatrzymy na notki biograficzne tych wielkich mistrzów świata, to ze zdumieniem odkrywamy, że wielu z nich było w Europie, ale roczek dwa wracali, trochę tam zarobili, nie wiem, na, na, na dom jakiś, tam jakąś akcentę pod, pod Rio i, i z powrotem. I na sprawa, że wtedy dysproporcje finansowe aż tak wielkie nie były. Oczywiście Europa Zachodnia płaciła bardzo dobrze, też niecała. nie cała, nie wyobrażam sobie, żeby no może w tamtych czasach w Portugalii Benfica mogła, mogła mieć pieniądze na ściągnięcie dobrego dobrego, mówi Brazylijczyka. Kraje Europy Wschodniej no w ogóle nie, no, nie no, wiem, za, jakaś no, tam tak, Turcja, tak. Grecja, no nie ma nie ma w ogóle możliwości takich. To tak naprawdę jest pięć krajów europejskich, nie wiem czy klub z Belgii by było stać na dobrego Brazylijczyka. Może jakiś Ajax chociaż w lata 50-60. nie sądzę. Brazylijczyk na pewno by do Anglii nie pojechał, bo, bo to w, dla nich to był prymitywny styl, gry, prostacki, Kopanie długa, jobia tyle, jak mówią Ślązacy, to, to, <laughs> e, to w ogóle był prymitywny futbol, który, którego oni w ogóle no, nie byli stanie. W stanie zrozumieć. Niemcy nie mieli w ogóle presji na to, na brazylijski futbol i dla nich to było w ogóle jakieś dziwactwo. Więc to były tak naprawdę 3-4 ligi i parę klubików, które było stać na nich. I 62. jeszcze oni bronią Mistrzostwo Świata, więc prestiż brazylijskiego piłkarza w ogóle rośnie, czyli cena też rośnie i wiesz, no, prezesi niektórych klubów na nie mieli startu do tego, żeby sobie Brazylijczyka Jasne. dobrego wziąć, no bo to, to wiesz, dwa z rzędu. I to trwało dosyć długo. bo Zróbmy przeskok Dobrze. w takim razie od tej sytuacji do dramatycznie innej sytuacji, jaka jest teraz. Taki rekordowy rok dla Brazylii w eksporcie piłkarzy to jest ponad tysiąc zawodników. Tak. To którzy... znaczy ponad tysiąc, tutaj, ponad tysiąc transferów, bo tutaj transferów. Bo byli piłkarze na przykład sprzedani w styczniu. W mhm. którym roku mówimy? W 2006 albo 2007. Mhm. Już już wyleciało mi z głowy tą książkę. Ale trochę. generalnie po tej reformie krymisz. Tak, 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 tak. tak. I a piłka, że na przykład możesz sprzedać w styczniu, on tam kilka miesięcy sobie gra w Europie, no i odnalazł się tam w tym Besiktasie Stambuł. I on wraca sobie uh -huh. w czerwcu. No i wyobraź sobie, że wraca do tej ligi brazylijskiej, a liga brazylijska gra przez czerwiec, lipiec, sierpień. No i on przez te dwa i pół miesiąca, powiedzmy, występuje tam w tym swoim Botafogo, bo go wypożyczyli do starego klubu No i odbudował się. Kurczę, strzela gole, jest w formie i ten Besiktas mówi, a dobra, no się odbudował, to my go do Lokomotivu Mi Moskwa sprzedajmy i jest znowu transfer. Aha, no czyli robię. liczy się podwójnie. No ale generalnie jest to kilkuset piłkarzy co hmm, tak, roku tak, wciąż tak. średnio. Dla na przykład polskiego niekibica, Gdybyś miał to przeżyć na polskie warunki, kilkaset kilkuset piłkarzy rocznie. To jest wyszła już... ekstraklasa i pierwsza liga sprzedana w ciągu roku. Czyli pierwsza liga, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest de facto druga liga, no tak, ekstraklasa tak, tak, to tak, jest tak. Jakby... I to, to, to musi spowodować załamanie poziomu. No, mhm. no, gdyby wszyscy piłkarze wyparowali z ekstraklasy pierwszej ligi, to znaczy, że do ekstraklasy musi oczywiście część obcokrajowców jakiś trafić. W Brazylii to była znikoma część ale następuje automatyczny awans zawodników z niższych lig, czyli po żołniersku z sierżanta na generała, mhm. z kaprala na, na pułkownika, czyli ewidentny spadek jakości, no bo nigdy takie radykalne zmiany nie służą jakości. Jeżeli mówimy o tak wielkiej ilości sprzedawanych piłkarzy, to mówimy też o ogromnych pieniądzach od najbogatszych klubów na świecie, czasami z Chin, o czym też może niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Chiny płacą ogromne pieniądze za zagraniczne piłkarze, ale to jest tam 5-6 tak. lat. Natomiast kto na tym zarabia? Bo okazuje się, że niekoniecznie te brazylijskie kluby, które tak, sprzedają tak. piłkarzy. Przede wszystkim zarabiają na tym menadżerowie i agencje scoutingowe. Scoutingowe, bo wyszukują piłkarzy, a menadżerowie, bo, bo biorą za pośrednictwo. Dlatego, że w Brazylii obowiązuje taki system, który w Europie jest zakazany. Teoretycznie zakazane na całym świecie, ale tylko, tylko w Europie ten zakaz jest respektowany. A zasada trzeciej strony. U nas to jest nazywane, natomiast w brazylijskim prawie, czy, czy w ogóle w większości krajów Ameryki Południowej, bo to działa w większości krajów, czym innym są prawa federacyjne, czym innym prawa ekonomiczne. Prawa federacyjne to znaczy, że musi dojść do transferu klub-tu klub. Czyli ty jesteś Realem Madryt, a jestem São Paulo FC, chcesz yy, mojego Brazylijczyka, nam João Carlosa, i musisz przyjść do mnie jako São Paulo i, i musisz mi podpisać umowę. Mhm. Ale. Ja, jako Sao Paulo, jestem tylko udziałowcem w João carlosie Czyli tu mamy mówimy o prawach ekonomicznych, które są bliskie tak naprawdę akcjonariatowi. Mhm. Okazać się może, bo wiem, że jako, mimo, że piłka Żao Carlos grał całe życie w Sao Paulo, to klubowi przysługuje tylko 10% z transferu, bo nie płacili za nie wiem, tam brazylijski ZUS, prąd albo coś innego. I jak mieli kryzys, to pewien bogaty biznesmen powiedział, słuchajcie, dam wam te pieniądze, ale chcę 50% w przyszłym transferze że No i okej, 50%. A potem menadżer dorobił się na innych transferach i powiedział: Słuchajcie, jest taka sprawa, i wam tutaj pozałatwiam to, to i tamto. 30% proszę, żao Carlos. A, proszę bardzo. I jak przychodzi nagle do transferu, to okazuje się, że tam nie wiem, z 10 milionów euro, które, które ty jako europejski mhm. klub chcesz zapłacić, to tam nędzny milion trafia na konto klubu, a 5 milionów zabrał ktoś i tak dalej. Tak, bo na przykład z Neymarem, od którego zaczęliśmy. Do dziś trwają procesy dotyczące, a ten transfer pochodzi z roku 2013, czyli już sześć, za chwilę lat będzie. I badały go prokuratury w Hiszpanii i Brazylii. Teraz powództwo cywilne wytoczyła sprawę firma Sonda. To jest, to jest taka grupa, która miała swój fundusz. To jest grupa zajmująca się handlem. Mają sieci marketów generalnie w stanie São Paulo, nie pamiętam ile, dużo. I oni zainwestowali na początku XXI wieku sporo pieniędzy, karty zawodnicze, czyli te prawa ekonomiczne, między innymi Neymara, między innymi Ganso i paru innych piłkarzy, w nadziei kilka milionów włożyli na to, że po kilku latach ci piłkarze, któryś z tych piłkarzy odpali i zarobi na nim fortunę. No i odpalił im Neymar. No ale okazuje się, że do dziś trudno ustalić, ile ten Neymar kosztował. Czy 86, czy 91, czy może 101 z podatkami, jak twierdziła prokuratura hiszpańska. No bo jeśli 57, to od tych 57 40% bierze Sonda, a jeśli 86, no to co 80? No to jest zasadnicza mhm, różnica. M. Sonda dostała tylko 17 milionów euro za tego piłkarza, chyba 17. No oczywiście twierdzą, że powinni dostać znacznie więcej. Grupa Sonda już usłyszała, co tutaj się dzieje, i jest szybko jest na wysłała. W każdym razie. Było kilka takich spektakularnych transferów, kiedy piłkarz nie przyniósł tak dużego dochodu, na przykład Ronaldinho, 2001 rok. Wtedy to było 30 milionów dolarów, to były w tamtych czasach astronomiczne pieniądze. Tylko 5 milionów dolarów, z tego co pamiętam, trafiło do Gremio. Czyli jego klubu macierzystego. Ta. Tak. 6 zwinął brat Ronaldinho, Roberto de Assis, jego menadżer. Który otworzył Gdy... za to jakieś dyskoteki. Tak. tak. Barca się nazywa w Porto Alegre, okay. wielki nightclub. Zresztą też założył później, jak już Ronaldinho wracał z Europy, już był stary, już zarobił mhm. na... na no bo oni przyjaźnią się, więc oni Ronaldinho w ogóle jest królem w wspaniały piłkarz, no, cudowna postać. W każdym razie Roberto de Assis, no, w ogóle ciekawa sprawa, że brat Ronaldinho mówi, że jego jedynym idolem boiskowym był Roberto, a, a Roberto całe życie opiekuje się Karierą Ronaldinho. No to, to muszą być ta ja, Trudno jest sobie wyobrazić taką braterską miłość, bo kiedy jeden dba o interesy drugiego, a ja oni są tak zżyci, no to ja śledzę tam te wszystkie media społecznościowe mm -hmm. i to co się dzieje, no, oni wszędzie są razem, oni są codziennie razem. No, to jest niewiarygodna <grym> historia jest w ogóle. Dla bardzo mnie. bliskie związki. No, to, to w, w, w. Ale wróćmy jeszcze do tej ogólnej sytuacji brazylijskiej, czyli mamy sytuację, w której Brazylia pozbywa się swoich największych talentów masowo. Mamy sytuację, w której mało kto tak naprawdę chodzi na mecze na żywo, te to znaczy, przeciętne. Mało kto, to i tak jest dwa razy więcej niż w Polsce, żeby nie No, tak, mieli no świadomość. tak. Ale mówimy o kraju, który tak, jest tak. stereotypowo... To kojarzy się nam tak, że tam, tam wszystkie rekordy tak. się bije. Po trzecie, mamy wiecznie zadłużone kluby, które nie potrafią zarobić na tych swoich gwiazdach ze względu na różne dziwne decyzje finansowe swoich szefów. I reprezentację, tym... która wygrywa. I reprezentację, która wygrywa. Ale nad tym wszystkim przede wszystkim czuwa Związek Piłkarski Brazylijski. To się dzieje pod, pod jego farcem. Pod jego, na, na, jego, na jego warcie. Czy możesz trochę przybliżyć słuchaczom postacie i to, jak to wygląda? Bo ci, którzy być może pamiętają polski PZPN z lat 90., który się kojarzył z takim absolutnym zastojem, korupcją, niemocą i tak być może będą w szoku słysząc, że w Brazylii ta sytuacja jest na, no, na sterydach po prostu. I to dla. Wiesz lat. co, no każdy, kto się interesuje piłką nożną, to wie, że to jest norma w, w tym środowisku. Tutaj ja nie. To aż trudno pojąć, że to tak szybko te nowe struktury, nawet po jakichś wielkich skandalach, tak jak w Polsce było, po... po... Mhm. tak naprawdę. Osobą, która ruszyła tę bryłę z podstaw był młody Dziurowicz, tak? Trochę już zapomniany, ale to temu to w zasadzie ruszyło się cokolwiek w futbolu. Tam, mm -hmm, nie powiem, mm -hmm. żeby to były jakieś rewolucyjne zmiany w Polsce. No tak, by... ale w porównaniu do tego, co było w Polsce, no to, to, to jest Brazylia ogóle... jest bez, bez porównania. Bo tak, powiedzmy, no tutaj... wymiejmy po kolei, wymiejmy szczególnie jednego z nich, tak. szefa przez 30 lat. Tutaj w ogóle jest tak. João Avalanche, słynny na prezydent federacji, ale przede wszystkim w Federacji FIFA. On był tak silny. Że swojego zięcia posadził na stanowisko prezesa Federacji CBF, to jest największa federacja sportowa. Że był Brazylijczykiem, tak, ale z pochodzenia tak, tak. Szwajcarem, tak został tak, szefem tak, FIFA. Tak. I Ricardo Teixeira był adwokatem, absolutnie nie zajmujący się futbolem, no ale że był jego zięciem to no to W każdym razie żoła awelanż dożył setki, to mhm. ważna, ważna rzecz. I dochodzimy do momentu, w którym ostatnie lata, żeby skrócić tą opowieść. Ricardo Teixeira jest już chyba z 20 lat prezesem federacji CBF. Że awelanż takim jest trochę jak Marlon Brando w Ojcu Chrzestym, już tam po 90., ale dalej wszyscy go tam całują w pierście. No i nagle FBI bierze się za tej i, i za awelanża, i, i twierdzą, że oni są tam w jakieś sprawy korupcyjne, umocowane, zamieszani, obaj areszty domowe, trafi w Stanach, są gdzieś tam aresztowani itd. Tak nie, co się dzieje w związku? W związku się nic nie dzieje. Po prostu tej jest aresztowany w Stanach, ma domowy, domowy. jego zastępca, Jose Maria Marin, taki typowy luśnia, przed, przedstawiciel resortów siłowych, taki Florian Siwicki. Mhm. Kto... Generał, kto nie wie. Do głowy komunista. Tak, z późnego PRL. Miał takiego swojego luśnie. to tak. był Florian Siwicki. I to jest właśnie taki, ja bym go idealnie właśnie, to dla mnie to był Florian Siwicki. Zero fantazji, ale zadanie trzeba wykonać. I... Marinter zresztą zaczynał w trakcie dyktatury wojskowej. Tak, w to, był, to był. On w policji pracował w czasie mm -hmm. dyktatury, on tam chyba prokuratorem, bo to, to swoją drogą takie ciekawe no, 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 kariera. Resorty siłowe w czasach reżimu militarnego. I myślę, że każdy mm -hmm. wie, no, jeśli wtedy się karierę robiło, no to co to musia być za. Chwalebna postać. No i ten Marin zostaje prezesem z automatu, i wtedy wszystko się o jeden stopień przesunęło, ale mm -hmm. dalej zaufani towarzysze. Marin wylatuje samolotem gdzieś tam na jakąś imprezę. Bach, FBI go łapie, bo okazuje się, że w tych samych sprawach co tej raz zawsze kontra sygnata była Marina. No to ciago. Przesuwamy się, Marco Polo Del Nero wchodzi. No i co się okazuje? On był szef Federacji Stanu São Paulo, największej federacji stanowej w Brazylii. Okazuje się, że, za, że Marin to był wprawdzie tylko facet do kontrasygnaty, i taki, i taki wiesz, no typowy za, zastępca, jak tej nie mógł jechać, to wysyłał Marina, ale mózgiem operacji, konsultantem spraw prawnych, ekonomicznych i tak tego całego związku był Del Nero. Mhm. Czyli tak naprawdę ten największy mafiozo teraz wchodzi. No to Bach go złapało też FBI, długo się broni, bo nigdzie nie jeździ, to w ogóle były, to były żarty. Prezes federacji CB, jest jedną z największych krajowych federacji świata, nie mógł jeździć, bo wiedział, on już wiedział, aha, skoro tam tych w aresztach domowych trzymali, że on też będzie namierzony we wszystkich krajach, z którymi Stany mają umowy ekstradycyjne, no, no wiedział, że nie ma szans na żadne śródlądowanie, tak jak więc jak były piłkarski piłkarskie z udziałem Brazylii, to Del tam nie było. No to jest wiesz no, to jest to absurdalna to sytuacja. Jest, tak. z, z dyplomatycznego punktu widzenia, a futbol jest tak ważny, że to jest, tam dyplomacja i polityka są istotne, no to był skandal, więc teraz jak był kongres na przykład Południowoamerykańskiej Federacji konmebolną, no przecież omawia się strategię, kogo poprzemy przy okazji na przykład organizacji Mundialu, jakby poprzemy tam, nie wiem, Kuwait to, to Kuwait i, i arabskie mm -hmm, kraje poprą mm -hmm. nas, jak my będziemy coś innego, Czyli oni w tym nie uczestniczyli, bo wysyłali wiecznie kogoś innego. I, I takim człowiekiem, którego najczęściej wysyłano, już za marina też to, to się działo, był Sarny to był syn byłego wiceprezydenta Brazylii. To, to też tam klany są jak w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. tam w, w Kennedy, to tam już od iluś pokoleń tam ciągle w polityce funkcjonuje, Bush i tak dalej. No ale ten Sarny, jak zaczęli wszystkich aresztować, to złapał, że cholera. Lepiej mi będzie, jak ja się wycofam. I się wycofał w ogóle z tych władz wszystkich. Więc to też pokazuje, jaka tam, jaka tam kalkulacja się mm -hmm, odbywa. Mm -hmm. No i tego Marco Polo del Nero w końcu po bardzo długim czasie zaczęli namierzać i wyobraź sobie, on sobie wyciągnął z rękawa takiego swojego luśnie. Bo tam każdy mądry ma głupiego zawsze tak. na zastępcę: koronel Nunes. I to był taki totalnie twardogowy, taki. No, no Pałka autentyczny, takich krawężnik, który, który w jakimś tam nieistotnym stanie przez 30 ileś lat był prezesem federacji. Ten stan nigdy nie miał pierwszoligowego klubu, żadnego porządnego stadionu, centrum treningowego, absolutnie nic. No Facet: jeśli no, 35 lat zarządzał po prostu polami, tak? I ten koleżka, który miał tam już około 80, 35 lat zarządzał polami, i oni jego wysyłali. Ten, 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 ten Marco Polo Del Nero nie mógł jeździć, ten sarny już nie chciał. No ten, niemowa. No więc on oczywiście brał tak, swoją żonę, która też z tych pól tam zjeżdżała, swojego syna, który fajnie no był za, za pieniądze CBF tak. mógł sobie polatać i tam ze świata pozwiedzać. No i on siedział w tym hotelu, w jakimś tam oczywiście bizantyjskim przepychu, bo mają pieniądze, to sobie wynajmują. Kazał sobie wszystko znosić i nawet nie poznawał tych ludzi. Wcześniej nie musi, on no był w drugim szeregu, bo zawsze Brazylia reprezentował tej szera. Delnero był był mm -hmm. albo Sarnej, a teraz jak oni wszyscy tam wyparowali, no to no, no, na, na luśnie trafił. To są takie trochę przypomina to Związek Radziecki, te takie przeskoki. Dość mocno, tak. tak I i ten, Nero, ten koronel Nunes raczej kompromitował tą federację, mm -hmm. bo jednak Ricardo Teixeira, co by nie mógł powiedzieć, to był, to był światowiec. Awelanż tak. no, to był człowiek wielki cwaniak, oszust, ale. Ale z klasą. Tak? Z klasą. Tej Szejra podobnie, no Marin to, to no, no, żołnierz, tak? No, tam raczej obcasami strzelał, ale na przykład Marco Polo Del Nero, pamiętam była to fajna historia, jak został tym prezes, prezesem mm -hmm. federacji, to od razu mu wyciągnęli, a już no, nie był młodzieńcem, no, w ogóle taki, nie był też takim przystojniakiem, raczej taki. Typu rody bliżej do Gerarda Depardie i okazało się, że on tam gustował w młodych dziewczynach i on tam miał te partnerki, z którymi latał, no tak statystycznie 40 lat, zawsze młodsze. No więc, że tak powiem, potrafił z życia czerpać garściami, no ale to wszystko na koszt federacji. No, wzięli tego koronela Nunesa, ten z kolei niemowa, niemota, kompromitował tą Brazylę i dziennikarze którzy zawsze byli blisko federacji i dziennikarze za, za bardzo nie, nie atakowali federacji, mhm. w pewnym momencie media pękły. Znaczy dopóki jeszcze był Teixeira i wskoczył Marin, to tak była krytyka, ale ograniczona. Już wskoczył Delnero, który był bardzo mocno, media trzymał za, za mhm. pysk i był on by też graczem, potrafi media rozgrywać, to, to, to na pewno dobry polityk, niektóre media, Poszły na wojnę. Bo to też chodzi o to, że jak pójdziesz na wojnę z CBF-em, to nie wygra żadnych kontraktów na transmisję, na programy tak, i tak dalej. Na, tak. na przykład Globo, naj, największa grupa medialna, tylko Brazylia, w ogóle Ameryki Południowej, krytykowała, ale ostrożnie. Mm -hmm. Racjonalna krytyka, a z Globo 80% Brazylijczyków czerpie swoje podstawowe Ta, informacje. Więc. więc... Oni, więc Marco Polo del Nero potrafił mm -hmm. z Globo rozmawiać, ale na przykład ESPN i Fox, z Foxem też, ale na przykład mm -hmm. ESPN bez hamulców jechał z cbf em No i ludzie z espn no, nie mieli, tak? ESPN nie miał najmniejszych szans Jasne. na przejęcie jakichkolwiek rozgrywek, bo dostawał ochłapy, więc się specjalizował w piłce zagranicznej, a nie brazylijskiej. No ale w końcu ten Koronel Nunes no, doszedł do wniosku de Marco Polo del Nero, że to tak, no, to jest jedna kompromitacja. No, i jak wzięli się za Amerykanie, za Marco Polo Del Nero, on też stracił poparcie polityczne, bo mhm. to są ważne alianse też z politykami. PT. Ale nie wchodźmy w to, bo to jest A. osobna historia, która będzie nam zajęła zastrzyki. I godziny. wreszcie, ostatnio pojawił się nowy człowiek, też nie do końca taki nowy, mhm. bo, bo jego ojciec też był zawsze, zawsze wysoko w jakichś tam konstelacjach władzy. Caboclo się nazywa, no ale on i, i ma dar mówienia językami. W ogóle jest wszechstronnie wykształcony, bywał w świecie. Jest stosunkowo młodszy od tak, reszty. Przed pięćdziesiątką, no w ogóle jak na brazylijskie standardy, to Dziecko. młody chłopak. I, I ten młody chłopak teraz jest prezesem Federacji CBF. No i oczywiście wizerunkowo, no Brazylia jakoś się trochę, jakoś, no odbiła się myślę mhm. jeszcze to zwycięstwo w tej Copa Ameryce, więc myślę, że odetchnęli brazylijczycy, brazylijscy kibice z ulgą, przede wszystkim dlatego, że przerwano tą serię turniejów bez poraż, mhm. bez zwycięstwa i ten prezydent to generalnie no nie jest już taki, taki, że tam słoma z butów wypada i zastanawiają się, czy on widelcem i nożem, nie, tylko to jest raczej już taki człowiek, który na, na salonach bryluje tu po francusku, i tu po hiszpańsku, tu po angielsku, tu, tu jakimś coś ciekawego rzuci. Powiedzmy sobie otwarcie, to jest PR i marketing, tak? bo, bo to wiesz, to jest tak jak PKP, no, ich dział PR-u działa świetnie, ale wczoraj przyjechałem pociągiem południa, jak zwykle półtora godziny spóźniony, więc dobry PR nie pomoże, ich, bo no, ja, jak jadę, to mi się zdarza to zawsze. Przejdźmy do tych nadziei brazylijskich, hmm. bo właśnie Brazylia wygrała wreszcie. Pierwszy wielki turniej od wielu lat, zresztą na rodzimym gruncie. Brazylijczycy są niezwykle zadowoleni, ale równocześnie w tym samym czasie tutaj w Polsce były Mistrzostwa Świata Piłkarzy do lat 20 i nie oglądaliśmy na nich Brazylijczyków. Oni się nawet nie zakwalifikowali na ten turniej. Jest tak, że ta generacja, którą się najczęściej wspomina 58-70, czyli najbardziej utalentowani Brazylijczycy. Utkwili w pamięci jako taka, jako taka generacja tych fantastycznych driblerów, takich jak ten Neymar, od którego zaczęliśmy, Pele, Garincz, i tak dalej. To nie jest do końca prawda. W sensie ich styl walki jest inny niż się myśli powszechnie. I chciałbym, żebyś może obalił ten mit. Ale też na zakończenie naszego spotkania: czy Twoim zdaniem jest, mimo tej wygranej, która się teraz zdarzyła? Czy, czy nie ma trochę takiej czarnej wizji tego, że w Brazylii w tej chwili nie ma takiego młodego pokolenia, które mogłoby zastąpić tych Neymarów albo właśnie nawet tych Palego i Garnicze sprzed kilkudziesięciu lat? Znaczy tak, od tych starych rzeczy dają się odciąć, hmm. bo to był inny futbol. Inne czasy, inny futbol i o tym zapomnijmy. Hmm. Oni, to był endemiczny futbol, grało się w Brazylii, brazylijscy trenerzy, jednak generalnie, więc to jakby okay, zapomnijmy, bo to, bo to tamte czasy już nie wrócą. To futbol działał inaczej, dzisiaj działa globalnie. Dzisiaj Brazylia jest ważnym graczem na globalnym rynku, hmm. a wtedy była swoja, inna. Co do reprezentacji do lat 20. Przede wszystkim jedna wielka, jedna ważna rzecz. Mhm. Brazylia nie przebiła się przez eliminacje kontynentalne, między innymi dlatego, że ich najlepsi młodzi zawodnicy nie brali udziału w tym turnieju. Na przykład Paulinho, grający w Bajerze Leverkusen, no nie dostał powołania, bo grał w Bajerze Leverkusen. Vinicius Junior, którego wszyscy chyba znają z Real no Madryt, tak, nie grał. I jeszcze jeden zawodnik z PSW Eindhoven, jeszcze inny zawodnik, którego mieli akurat sprzedać do Europy, więc na wszelki opady nie chcieli go kontuzjować. A więc trener no, najsilniejszych, najsilniejszego składu nie miał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że z tymi trenerami do lat 20 mają, jakiś, no jest w ogóle jakiś systemowy problem, mm -hmm. bo ci trenerzy sobie za dużo eksperymentują. Znaczy, u nas jest tak, że turnieje w Europie są rozgrywane o 16, 18, 20 tak czy tam dziewiętnastki, bo mm -hmm. nie parzy z tym systemem, pardon. Ale jak mamy, mieliśmy Mistrzostwa Europy dla 21, to grali 22, a nawet zawodnicy 23-letni, którzy nie skończyli 23 roku życia, którzy w momencie rozpoczęcia eliminacji mieli 21 lat. Bo u nas nawet kraje azjatyckie, typu Azerbejdżan, Armenia, są w UEFA, więc tych krajów jest bardzo dużo. Przez to drużyna gra dłużej ze sobą. Przechodzi cykl eliminacyjny, jakieś mikrocykle treningowe, i tak dalej. Tam w Ameryce Południowej mamy tylko 10 ekip, w związku z tym na turniej, to jest jednorazowy turniej co dwa lata. Trzeba tą ekipę skrzyknąć, wyselekcjonować gdzieś graczy. Gdzie ich możesz wyselekcjonować? Masz wcześniej tak naprawdę trochę meczów towarzyskich, parę tam, a ja to zagrając z Argentyną, z Urugwajem, i to tyle. I taki turniej y, młodych talentów w Tulonie. Zwykle Latynosi go wygrywają albo są w czołówce. I to jest w zasadzie wszystko, mm -hmm. gdzie oni mogą przetestować. Czyli trener, przygotowując reprezentację na Mistrzostwa Kontynentu, tak naprawdę nie miał wiele możliwości przepracowania z tymi zawodnikami. Ta selekcja jest taka no, na oko trochę. I naprawdę trzeba być super fachowcem i mieć trochę też szczęścia, żeby trafić z tymi zawodnikami. I teraz. Po raz i w sytuacji, kiedy największe talenty z tych danych roczników, czyli w tym wypadku to są 20 lat, czyli 99/2000, może 2001, ale zwyczajowo 99/2000, żeby strzelić dokładnie tych, tych 20 zawodników, oni nie mogą mieć kontuzji i tak itd. Tak no to jest prawdopodobieństwo, że trafisz, jest coraz mniejsze, okazuje się. I teraz Brazylia się nie przebiła. To wcale nie znaczy, że tam jest jakiś kryzys w tych akurat rocznikach, bo już mamy Rodrigo, którego Real kupił za 45 milionów euro z Santosu i kolejnych iluś tam ciekawych zawodników. I paradoksalnie nie wyszli nawet z eliminacji a być może w sensie takiego materiału czysto piłkarskiego, mm -hmm. który za chwilę będzie grał w Lidze Mistrzów, będziemy bili brawa i mówili, a to jest super piłkarz, to oni mają w tych rocznikach więcej piłkarzy niż Ukraina, która wygrała Mistrzostwo Świata ostatecznie w Polsce. Oni jeszcze tak, nawet tak, nie zakwalifikowali, skrym. Ukraina wygrała, a tu może się okazać, że wiesz, patrząc na kluby, w których już oni grają, które za chwilę mm -hmm. będą kontraktowały kolejnych piłkarzy, bo tam taki piłkarz Zewander, na przykład. No, no nieważne, w każdym razie jest tych piłkarzy trochę, to może się okazać, że za 3 lata, kiedy będą Mistrzostwa Świata Dorosłej Piłki, to z tych roczników Ukraina będzie miała może trzech piłkarzy w reprezentacji, a Brazylia będzie wiesz, miała piłkarzy w Liverpoolu, Manchesterze i tak dalej. I tak dalej. To jest pewnego rodzaju paradoks, który i to znowu wracam do, ty, do tego kryzysu. Im coraz trudniej prowadzić selekcję na poziomie turniejów młodzieżowych, Brazylia do niedawna, jeśli idzie o 7, Mistrzostwa Świata U17, U20, to był top 3. Obok Argentyny, Hiszpanii, naj, najsilniejszy kraj świata, już w tej chwili nie jest, może jest, powiedzmy, top 5, bo problem polega na tym, że coraz trudniej się tych piłkarzy dobiera, oni nie grają ze sobą. W Europie e, Liga Mistrzów, proszę popatrzeć, jak ona ładnie się pokrywa, duże kluby już mają Ligę Mistrzów Młodzieżową, czyli już się szkoli na rybek. Co to powoduje, że już do drużyn 19-20-letnich można dobierać sobie Brazylijczyków którzy już będą się ogrywali, już będą brali turniej, no grali tak. w turniejach. A Brazylijczycy w Brazylii tego nie robią, Gra, grają tylko w turniejach brazylijskich, więc Europejczycy tym swoim długofalowym planowaniem i tym, że mają bardzo dużo pieniędzy, cały czas wygrywają i cały czas podmywają, podmywają, zabierają, zabierają, zabierają. Mm -hmm. To też powoduje, jeszcze jedna ważna rzecz, skoro ci Brazylijczycy wyjeżdżają, jak mają 18 lat i są jeszcze praktycznie nieznani w swoim kraju, Trafia taki Diego Costa gdzieś tam do Ligi Portugalskiej, potem gdzieś tam się przebija przez małe kluby hiszpańskie i mija 6-7 lat. W tej Brazylii nikt się nim nie interesuje, nagle trafia do Atletico Madryt. I był no-name'em, nagle pojawiają się pieniądze, i, i teoretycznie powinien, e, powinna Federacja Brazylijska zorientować się, że ma jednego do czynienia z dużym talentem i powołać go, powinien selekcjoner do reprezentacji. Tak nam się z naszej perspektywy, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Polskiej, gdzie mamy deficyt piłkarzy, raczej sami nie dajemy obywatelstwo. A oni mówią: nie, nie będziemy na siłę. Scolari mówi, on mi do niczego nie jest potrzebny. Tak, bo tam długo trwała Tak, i niepewność. go nie powołał. I w końcu Diego Costa został reprezentantem Hiszpanii, a Scolari, I występował który... na Mundialu Brazylii. Tak, a Scolari, <laughs> który grał na środku... Paradoks polega na tym, że obecny selekcjoner nie gra na środkowego tak. napastnika, więc on nie byłby faktycznie... Diego Costa do niczego nie był potrzebny. A Scolari był... No myślę, że baranem, bo to, trudno, bo to tak trzeba powiedzieć. Lubiącym twardy, siłowy styl gry miał faceta grającego twardy, siłowy sposób, środkowego napędzenia, którego mu brakowało i na tym turnieju desperacko, kiedy okazało się, że Fred jedzie po kontuzji, jest bez formy, jego altern jedyną alternatywą jest żok, który miał kłopoty z alkoholem, no to, to dramat jakiś, tak? To, to jest klęska wybitnego trenera. Mhm. Ten mundial, to, to nie chodzi o 1-7 z Niemcami, to klęska koncepcji w ogóle tej reprezentacji. I mógł sobie wziąć takiego piłkarza jak Diego Costa, jednego z lepszych środków na nie świata? Nie, on nie będzie brał, nie mu nie zależy na tym. Następny przykład to był Jorginho, piłkarz granic obecnej w reprezentacji w Włoch, piłkarz Chelsea, wieloletni zawodnik Napoli, też mogli go wziąć. On wyjechał też jako nastolatek, mm -hmm. też go nie wzięli, oni tam nie będą prosić, oni nie będą blokowali miejsca i tak Brazylijczycy w pewnym momencie pozwolili, znaczy oni zawsze mieli tak dużo tego na rybku, że oni się tam nie martwili. Jednego stracimy, dwóch, na, na miejsce tego przyjdzie tamten. A tu się okazuje, boleśnie zaczęli przegrywać, i nie tylko pierwsza reprezentacja, ale też U20, właśnie brak kwalifikacji na mistrzostwa mhm, Świata, U17 to samo, i wreszcie chyba w 2015 albo 16 teraz dokładnie nie pamiętam, padli na to, że Dunga, niesławny Dunga, który odszedł w Niesławie, natomiast wykonał tytaniczną pracę u podstaw. To, to, to jest paradoks w ogóle pracy tego trenera. On jemu wraz z dyrektorem sportowym Gilmarem Rinalim, w przeszłości bramkarzem reprezentacji Brazylii, oni przeprowadzili taki proces tworzenia komórki do spraw obserwacji tych właśnie młodych Brazylijczyków, bo oprócz tej, tej emigracji piłkarskiej tych młodych nastolatków, która już FIFA tam próbuje ją zatrzymać, pamiętajmy o tym, że ze względów ekonomicznych w latach 90. i w XXI wieku mnóstwo Brazylijczyków wyemigrowało do Europy. Mamy ich sporo tradycyjnie w Hiszpanii, we Włoszech. W tak, Portugalii, i musimy, i, i, i ktoś wpadł na pomysł, że warto to monitorować, bo być może za chwilę kolejni zawodnicy klasy czy Diego Costa, czy Diego Costa, umkną tak. i, i, i będzie można podebrać. Pod, Podobna sytuacja jest przecież z Thiago, grającym w reprezentacji w Hiszpanii. Jego brat Rafinia, który gra w Barcelonie, jest rezerwowym w Barcelonie, ale jest. Nie, został jako y, piłkarz brazylijski, a Thiago y, gra w, w Bayernie, w reprezentacji. Są synowie Ayomara Mazinho, mistrza świata z 1994 roku i wielu brazylijskich piłkarzy, którzy zostali po długiej, owocnej karierze w Europie, ma synów. Ci synowie grają, rozwijają się w klubach europejskich, jak było kiedyś z Betancurem w Niemczech. On nie zrobił wielkiej kariery, a grał w młodzieżowej reprezentacjach Niemiec. I prawdopodobieństwo, że kolejni tacy piłkarze mogą gdzieś umknąć się zwiększa, bo. Brazylijczyk już nie jeździ do Europy na Saksy na 3-4 sezony. Wraca z Ferrari i, i z fajnym domem, tylko jedzie na 12-13 lat, bo kariery Aha. dzisiaj zawodowe piłkarze się wydłużają. Oczywiście, dzisiaj tak. profesjonalizacja w futbolu jest tak niesamowita, że Kiedyś piłkarz miał 35 lat ledwie to mógł być bramkarzem albo stoperem, A, bo mało wyjdzie. To był wyjątkiem na tle Tak, A dzisiaj 35-letni piłkarz no, zasuwa aż, aż miło no, profesjonalizacja, dietetyka i tak dalej, mm -hmm. formy treningowe. No, to, to zmieniło się w sposób niesamowity. Więc taki Danielwis wraca do, do Brazylii w wieku 36 lat. No, i facet jest motorem napędowym Sao Paulo FC 16 lat grał w Europie. No, kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby. Brazylijczyk pojechał tam, 16 tak 16 lat i to same świetne kluby. I to też nie przyjechał słaniając się na nogach, tylko po imponującym. Po imponującym sezonie w Paris Saint Germain i wygraniu Copa Ameryki. Skończmy na tym, tym, że warto kibicować Wielkiej Brazylii, trzymać za ją kciuki myślzerzowe i kibicujemy, ale warto sobie też dawać sprawę z tego kryzysu wewnętrznego brazylijskiego, tak. i jak on wpływa na grę tej reprezentacji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to bardzo Wam polecam książkę Bortu Miarabia, Podcięte skrzydła Kanarka, Blaski i Cienie Brazylijskiego Futbolu. Natomiast jeżeli Was interesuje latynoamerykański komiks, to wydawnictwo Bartka, pod jakim Mandioka? adresem? www.mandioca.pl. Właśnie szykujemy kolejny komiks, będzie premiera. Wczoraj zwolniłem do druku, więc wczoraj nie wiem kiedy to pójdzie. No w tym tygodniu. Aha No to po, na początku września zwolniony został do druku i to będzie piękna historia o podróży dwójki rysowników do Japonii. I zderzenie z japońską kulturą, tradycją. Niesamowita rzecz, bo Brazylijczycy mają taki sposób rysowania, czy to samo co z potrawami. Niby mają przepis, ale potem tak go zmieniają, że on nie ma nic wspólnego z tym pierwotnym przepisem, ale nazwa zostaje. Znam to tak. I komiks Marzęty Kinga to jest właśnie. niby komiks, ale on został tak zmieniony, że to jest i Sketchbook, i nie, przecież w sensie to trzeba zobaczyć, bo jak, dopiero jak dostałem to do ręki, to, to uwierzyłem w to, co mi znajomy opowiadał o tym komiksie. Warto sprawdzić. Dzisiaj moim gościem przypomnę był Bartłomiej Rabi. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.